Włączę na chwilę, będzie syfne, to wyłączę. Chociaż jeszcze te Pokémony mnie kuszą troszkę. To są jakieś roguelike Pokémony przeglądarkowe mi wysłał. Gdzie tu jest wyłącz wyciszenie karty? Tu. Pokémony? No. Nie wiem, jak się tu steruje. Each starter has a value. You can also select gender, ability and form depending on the variant you've got. Coś tam, coś. Nie ma tu języka. Nie ma. Squirtle. Locked. Pasyw zablokowany. Problem jest taki, że nie mam strzałek na klawiaturze. Add to party. A to mogę kilka mieć, tak? O kurwa! Chwila... Nie chcę zmieniać Pokemona. Fight. Water Gun. Upadł. Nie wiem, czy nie jest za głośno troszkę. After every battle you are given a choice of three random items. Pokebole, lure, albo jakiś dire hit. Głośność jest idealna. Pierdolą, weź to. Jezus. Jezus. Czy zmieniam Pokemona? Nie. Fight. Na co on jest podatny? To jest jakiś Lilipup. Tackle. Oj, słabo podatny. Może Water Gun. O. Water Gun. I mogę tak. Pokebola. Doubles the chance of encounter being a double battle for 10 battles. Lure. Albo raises SP attack if HP is below 25%. Super, lure. Już wam przyciszę to, bo faktycznie może być troszkę głośno. Chwila, a nie ma tu opcji? Nie ma. Dałem na zero. Jest zmutowana przeglądarka i tak słychać dźwięk. Jak? Czy chcę zmienić Pokemona? Nie. Walimy tym. Pod N masz ustawienia. A no jest. Game settings. A tu tylko strzałki. Nie działa nic. A, bo tu znowu opis jest. M. Stats voucher, community, save and quit. Game settings. Fearant Hunger to jest także jest z 2018, ale gierka leżała nieodkryta przez kilka lat, aż ludzie zobaczyli, jaka jest dojebana. Okej. Okay. Miciu, wiem, że gierki Fight. Są już wybrane, ale co powiesz, aby chociaż zerknąć na grę Not for Broadcast? Not for Broadcast? Możemy zerknąć. Not for Broadcast Steam. Przecież grałeś w to. A ja wiem, czy grałem, czy nie grałem. Co to jest? Ty. Wygląda... Lubię gry, gdzie jest akcent... O kurwa, chwila. A, myślałem, że coś się dzieje. Ale
Witam, Witeczku. Prowadzę badania na studia. Czy mógłbym prosić o podesłanie, a szanownych widzów o wypełnienie w miarę możliwości? Ankietka zajmuje około 5 minut. Bardzo dziękuję. Owo. Oczywiście, że można, tylko sprawdzę, jaka tematyka ankiety. Tematyka ankiety brzmi tak. Międzypokoleniowa analiza korzystania z bankowości elektronicznej. O. Ja ci powiem w skrócie, jak to jest. Albo nie, bo musiałbym wulgarnie troszkę. Można wypełnić ankietę. Tu macie link. Jedno tak jakoś nie porywało chyba. Kto wypełni ten gej? No i co w tym złego? Level 6 Squirtle osiągnął. I nauczył się withdraw, wypłata. Mogę Pokebola ogarnąć, Lura, a wezmę Pokebola, może złapię jakiegoś. O, jest, Double Battle, Spinarak i Hot Hot. To są za nazwy Pokemonów. Czy chcę zmienić Squirtla? Nie, zmieniamy Squirtla. Czy z Charmandera? Nie, bo spali, bo to jest trawiasty. Co robi Squirtle? Squirtle używa withdraw, zobaczymy co to jest. Points Power, 40. To jest atak wodnisty. Nie, to jest atak fizyczny, a Charmander? Niech ich spoli. Fire. A co za withdraw? Co? O ja pierdolę, to jest defensywka jakaś, gówno śmierdzące. I Charmander stankował wszystko. Water gun. A Charmander? Ember niech poli znowu. Super effective. Spaliło go. Baldur? Też czasem. Water gun, dobra. Leżą. A miałem ich złapać pokebolem, kurde. Miałem spróbować pokebola kliknąć. O, złote. Amulet coin, co to? Increases money rewards by 20%. Nie wiem co dokładnie, ale biorę. Jest, aż ketchup. O, jakaś babeczka. Las Laura. Pokażę ci liny? I will show you the ropes of how to really use Pokemon. Jakie ropes? Tylko mój Squirtle już ma low HP. Ale ma dwa levele mniej, to walimy. Ona ma max 10 lat, Katz nie ma 10 lat. No, za dużo mi nie robi. Na razie to spamuję i wszystko wygrywam. Level 7. Ładnie. Jeszcze jednego poksa ma. A co to? Ratata. Patrat. Kurde, pamiętam te czasy, jak Game Boya nie miałem, ale kolega, z którym chodziłem do klasy, miał Game Boya i na świetlicy zawsze wyciągał po lekcjach. To była zerówka. W zerówce świetlicę mieliśmy. I wokół niego była taka grupka 5-6 osób i patrzyła, jak on gra na tym Game Boyu w poksach i chodzi po tych, kurwa, tych trawach. I aż jest to takie ten dźwięk, że złapano i takie kółko do środka i walka z Pokemonem. Piękne czasy. Dziękuję, Kerny. Gameboyik. Pokonana. I co mi da w nagrodę? Pokonałeś Las Laura. Dałeś mi lekcję. Jesteś niesamowity. Dostałem 132 kredyty za wygraną. Pięknie. Mogę wybrać potkę, która przywraca HP. Dam potkę, żebyś sobie healnąć kogo. Squirtla. Choose a Pokemon. Squirtle. Apply. O, full HP. Ładnie. OP. Czy chcesz zmienić Pokemona? Nie. Wal się. Zajebałeś mu Game Boya? Tak jak lepe nauczycielce? Nie, nie zaj... No co ty? Nie robi mi rzecz w życiu. Czy znalazłeś tą grę w tym samym śmietniku, co po... Tak, zaraz obok leżała. Jest... Poe nie jest ze śmietnika grom. FNT. Co jak FNT? Faint. Kurwa, zabił mi. Bulbazaura. Czemu to takie mocne? Wine Whip. Niech go plączami.
ale animację ma. Oba. Może tackle? Ile mu tackle zabierze? No tyle samo. Zemdlał. Ale Bulbazar zaraz. Teach Trailbase to a Pokemon? The user attacks suddenly as if leaping out from tall grass. Czyli mogę trawiastego Pokemona nauczyć coś, jakiegoś specjalnego ataku. Tym zwiększam level Pokemona, a tu mam Pokebole. Wezmę Pokebole, bo chyba nie mam... O ja pier... Baltazarowi daj? No może mogłem Baltazarowi, Barbazarowi. Nie, nie da rady, już jest chyba koniec tego runa. Nie mogę przyzwać Pokemona? No nie mam nikogo, wszyscy umarli. Walbazar został sam. To nie jest tutorial, to już jest gra normalna. To jest jakiś roguelike pokemonowy. Tackle może. No koniec jest niestety. Koniec. Zabili mi wszystkie pokemony. I co teraz? Ma 15 tysięcy osób online. A, od nowa? Wszystko od nowa? Miał być roguelike, w sensie... Wszystko od nowa zaczynam? Jak się wyjebałem? Masz poksy. Ale to jest nowa gra całkiem. Level. Które levele mają? A, widzisz, Spiro. Nie złapałem. Czekaj. Z innej generacji bierz Pokemony. Nie wiem, czy się level zachował, czy jak. Pierdol to. Chyba, że to tak działa, że jak danego Pokemona złapię, to mogę go dodać do party w następnym runie. Chyba, że to tak działa. O, Tortodile! Ty mogę go dodać do party? Czekaj się, to wypieprzmy tego. Mogę. Waxley, Fukeko i Spirigato. Skorbani. Add to party, mogę. O, kotka, Litten, prawie jak kitten. Ten fajny lisek jest, Fennekin. Dawaj. Czy chcę zmienić Pokemona? Chcę. Na tego Litena. Miśka? Nie no. Zadrapałem go. Ember. Sam... Kurwa, wziąłem samo ogniste? Jak to? Ja pierdolę. Zajebisty team, masz stare 3x fire. O cię chuj. Jak będzie woda, to będzie syf. Ta twoja wymiana imion Pokemonów brzmi jak Aisha Spit na tym filmiku. No nie znam się na tych Pokemonach, nie wiem. Litten. Inwentory 5. Dobra, weźmy i spróbujmy złapać. Uszkodzimy Pokemona i spróbujemy złapać. Czy zmieniamy Pokemona? Nie. Fight. Ember. Proszę cię, nie kalecz mojego dzieciństwa i wylacz Pokemony. Ball. I teraz rzucamy. Kto to jest? Sentret. No niestety, jeszcze raz. Ball. O! O! Ale gówno złapałem.
Speed Attack ma jakiś, SPD, Defense. I co, i mogę go użyć od razu w następnej walce? Hyper Potion. HP odnawia. Nie no, to jest do restartu, mam trzy ogniste, co to kurwa jest? A ten? Dobra, użyję na nim poty, nie na tym, poty użyję, Apply. Ratata. Czy chce zmienić Pokemona? Tak, Sentreta wysyłamy. Ma mało HP, ale trudno. To jest Careful Nature Met... Careful Nature Met at level 3 Town. Co? A, to jest typ normalny Pokemona. Że co, że physical? Zmień kamerę zasłania. Że physical, czy co? Nie jest normalny. Keen Eye ma taką zdolność. Keen Eyes prevent other Pokemon from lowering this Pokemon accuracy. Ale żebym złapał syp. Ty fajne te Pokemony nawet. Nawet ciekawe to. Przyznam. Dobra, zmienimy na... Tylko co ja od... Weźmy od nowa zacznijmy. Bo nie, syf się odjebał. Trzy ogniste Pokemony mam. Co to jest? Uciekam. Restart. Nie będę trzema ognistymi Pokemonami grał. Zrób mi jedno podejście takie... Jak się to wychodzi? Ja pierdolę, logout. Save and quit. Dawaj ognistymi, tylko nie. New game klikamy. Trzeba wybrać kompozycję mądrze, z rozwagą. Jak sprawdzić żywioł? Gra... O kurw, nie to. Ability... Fire. Grass Poison. Squirtle. Squirtla lubię. Fajny Pokémon to jest. Sprawdźmy generacje inne Pokémonów. All. Type. O. To tak, to zróbmy pierw... A może Ghosta? Nie ma żadnych starterów z Ghosta. Steel. Nie ma starterów steelowych. Fire. Dużo jest. Water. Water też jest dużo. Ja to tych Pokemonów nie znam. Tego Squirtla kojarzę. Te wszystkie odszczepieństwa to nie wiem co to jest. Przyznam. Grass. O, Psychic. Kurde, złapał sobie takiego. Czyli inaczej, w tej grze działa tak, że jak złapiesz, to masz w następnym runie od razu tego Pokemona? Tak? To trzeba złapać jakiegoś pojebanego. To chwila, jeżeli tak, to znaczy, to normal, powinienem móc mieć tego... Jest, pa, mogę wziąć tego. Ale to jest gówno i śmierdzące. Tego nie bierzemy. Electric, o, jest jakiś startowy? No nie ma. Ice lodowy? No nie ma, no. Dragon? Nie ma. Dark? Nie ma. Wróżka? Dobra, weźmy Squirtla, bo Squirtla lubię. Jako wodnego. Pyk, add to party. Drugiego weźmy trawiastego. Jakiegoś. Tylko jakiego? Bulbazar? Bulbazaur, no. Bulbazaura chyba. Albo tą małpę. Gruki. Kotka, wiesz? Ten? O, Sprigatio, Sprigatito. Grass. Grow rate medium slow, bo każdy ma Pokémon inny ten. Z Włoch? No, tak. Sprigatito. Może być. Dobra, jeszcze jeden typ boxa. Fight. Machamp chyba był. Machong? Ile mam grass, mam water i jeszcze... A Pikachu? Gdzie jest Pikachu? Pikachu, Raichu i chyba takie miał ewolucję.
Fire? A, nie wziąłem Fire, faktycznie. O, Charmander w Charizarda, albo w Charmander. Lubię te podstawowe Pokémony bardzo. Charmander i chuj. Chociaż ten lisek fajny też jest. Nasz lisek. Królik. Ale Charmanderkiem zacznijmy. Jest, dobra. Start. Wurmple, czy powinienem... To jest ognisty chyba? Co to jest za ikonka? Poison to jest? Czy... Nie wiem co na co dobre. Dobra. To jest robak. To robaka spalimy. Spalimy go Charmanderem. Może dobrze działa. Fight, pal go. Pięknie. Super efektyw. Robal spalony. 25 expa dostałem. I super lura. Tylko czy ten super lur jest dobry? Chyba nie. W sensie może i tak, ale szybko mi skończy przygodę. Czy chcę zmienić poksa? Nie chcę. Nawet nie łapię tych Pokemonów, bo to jest... A pytanie, a czy mam poksa startowego na tym levelu, na którym go złapię? Czy jak złapałbym na 20 levelu, to mój poks startowy, jak go wezmę, to jest na 20 potem? Na 5 zawsze będzie. Czyli to samo działa, jak niższy level złapię. Czyli jak złapię na 3, to on będzie na 5. Tak? Tak, okej. Okay. Pal go. Oj. No, kurde, on też mi troszkę robi. Też mi troszkę zadaje. Trzeba healków dużo brać. Defense. Increases the defense of all party members by one stage for 5 battles. Egg voucher. O, nie wiem co to, ale bierzemy. O kurwa, co to? Yungos. Trzeba zmienić Pokemona chyba. Jest? Co na to? Wodnisty czy miśka? No trochę jak miśka może wyglądać. Ogień? Dobra, to zostawiamy. A co z tym chwilka? Co z tym voucherem, co wziąłem? W opcjach masz jajko. Egg list. You are not hatching any eggs at the moment. Voucher. Egg gacha. O kurwica. From the screen you can redeem your vouchers for Pokemon X. jajka muszą być haczowane i są bliżej wyklucia po każdej bitwie. Dobra. Hatchet Pokemon nie zostanie dodany do mojego party, tylko będę mógł jako starter tego użyć. Pokemony, które są wyklute z jajek, mają better 4-4. Co to force? Chyba, że force. Właśnie, że mają mocniejszą force. Że moc. IV? IV 100 staty, okej. Okay. Some Pokemon can only even be obtained from eggs. Są trzy różne maszyny, z których da się pulować. Wybierz maszynę. No co, no ja mam tą najsłabszą. Ten ticket do najsłabszej. Chyba. Mam taki zwykły. Move up? Chyba, że mogę shiny up. Nie mam ticketu na shiny, nie ma opcji. Ty, jest. Come on. Aha. Gówno jakieś dostałem. Czy Nintendo wie o nielegalnej kopii gry? Ta gra nie jest związana z Pokemonami ani trochę. Pisało, było na starcie, że nie mają powiązań. I że nie jest monetyzowana ani nic. Pisało? Było napisane. Się nie czepiaj. Ciekawy wybór Pokemonów do inwentory. Ja też mam w domu dziewczynę jak Pokemon. Robi squirt jak bawię się swoimi kulami. Dobra. I co? I to jajko się wykluwa? Teraz? Egg list.
Shiny Raytap. It appears to move occasionally, it might be close to hatching. Zobaczymy, co się wykluje. A tymczasem trzeba go spalić. Tackle. Muszę się healnąć, bo zaraz Charmander odejdzie. Level 6. Max HP, atak wzrósł. Daj mi HP! Teach Endure to a Pokémon. Co to jest Endure? Atak normalny, jakieś gówno. Increases attack of all party members by one stage for 5 battles. No bierzemy to. Chociaż, patrzcie, tu mam revive, mogę, Ether. 10 PP, nie. I Potion. Dobra, kupuję Potę i na Charmandera go. It won't have any effect. Jak? Restores 20 HP. No to biorę. A, dobra, głupi jestem. I git. I teraz bierzemy to. I na 5 rund w lewym górnym mamy buffa. Overpo ma pytanie. No, no, sorry, byłem zafascynowany. Jakie pytanko? Dzięki, Krim. Dzięki, Baranowski. Przypadkowo użyłem Fortressa do Guildstasha. Zalogujesz się i mi oddasz? O ja pierdolę. Oczywiście, że tak. Zawsze jest każdy dobry pretekst, żeby poje włączyć. Już logujemy. Już odpalam. Najlepszą grę pod słońcem. I chuj poje? Nie, na chwilkę. Chwila, dam prawa w ogóle ci, jakby był misklik, żebyś sobie mógł wyciągać. Żeby oficerowie mogli. Chwileczka. Hej, moja słodka myszeczko. Hej. Mam pytanko. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że przez ostatnie dni 24/7 było gówno, jutro będzie min gówno, crafta teraz są gówno kemony? Czy ty tak jesteś normalny? Za godzinę przyjeżdża mi pić cerka i a może mapę już zrobimy, jak już wjebałem się do gry w sumie. Jedną mapę. Ci, którzy nie widzieli, na jak build aktualnie wygląda. Już z Headhunterem jest build. Jedną mapkę? O kurwa, co ludzie mają. Headhuntery wygamblowane. Już daję ten. Ja to muszę powyjmować, bo mi zajebią to. Nie no, oficerowie, proszę nie wyciągać waluty stąd. Ważne. I itemów. Jak wrzuciłeś niechcący ten, to daję... Gdzie jest ten? Gdzie jest mapy? Tutaj. Oficer mogą remove'ować. Dobra, powinieneś być w stanie wyciągnąć już to. Jest fortreska. Git. A, nie mam te 17 mapy, macie szczęście. Bo chciałem już odpalić. Dobra, powinno być już zrobione over. Powinieneś być w stanie wyciągnąć. Wyłączaj, wyłączam, spokojnie. Ale kurde, czy poczułem ten impuls nałogu znowu. Że zalogowałem i poczułem to. Żeby zajebać z 14 godzin. Skromno, znowu. Wyłącz to, kurwa! Wyłącz to! Siema, Gucio. Pokażesz, jak działa bullet w poe? Nie prowokujcie mnie, próbuję wyjść z nałogu już. Wieczorkiem może zagramy późniejszym. Dzięki, spoko, spoko. Miłego mapowania, over. A propos gildii, jest miejsce? Nie, full jest. Mamy zajęte. Nidoran. Była Nidoran i Nidorina chyba, czy jakoś tak. To switch na Pokemona. Nie, bo to jest poison. Spalimy go. Spalimy, albo spróbujemy go, ją, go złapać. Ball. Łapią. Go. 1, 2, 3. Mam cię. Złapany moveset. Poison Sting i Leer. Pięknie. Mogę jako starter, ale srakę złapałeś. Dobra, jest. Cicho. Co to? Hyper Potion. O, hapsy przywraca. 200 HP albo 50%. Atak speeda. A co daje attack speed? Że jest szansa, że jeżeli mam znacząco wyższy attack speed od enemy, że wyprowadzę dwa ataki zamiast jednego na przykład. W sensie... AS to...
A, to jest S. To nie jest attack speed, tylko jest special attack. Increase the special attack of all party members by one stage. To znaczy, że co? Że atakujesz nad przeciwnikiem, to specjalny atak. Special attack, masz skille specjalne i fizyczne. Czekajcie, wezmę to. Jebane, zobaczymy. Dwie skały się zgadały i niby nie gramy dzisiaj na streamie w to gówno, a tu Owerek coś potrzebuje, a to se zagramy mapkę, co to kurwa jest, zaraz zrzucam bombę na siedzibę tego kurestwa, mogę pójść siedzieć za tyle morderstwa. Ty jesteś pierdolnięty? Nie pisz tak. Nie w żartach i w ogóle tak nie pisz. Boże święty. No. Oj, a mogę zajebać Pokemona trenerowi i złapać mu go? Czy nie? Zaraz przetestujemy w sumie. Gdzie jest ten special attack? Który to jest ten special attack? To jest ten Ember, to special attack? Wejdź w ustawienia Pokemona. A ja wiem, jak to zrobić. Pokemon. Ember Special, ale skąd wiecie, że to jest Special? Gdzie to jest napisane, że to jest Special Attack? Scratch ma ikonkę taką pomarańczową, a Ember ma taką fioletową. Niebieska ikonka, po prawo od typu. Niebieską ikonkę, czyli niebieskie ikonki to są atak typu special, tak? Okej. Dobra, spróbujemy ukraść Pokemona trenerowi. You can't catch another trainer's Pokemon. No, zobacz. Jak ukrasz nielegalną kopię gry, to może jeszcze obejrzymy nielegalne Pokemony na streamie. Nie gram w nielegalną kopię. Oni nie monetyzują. Nie wiem. Gram se. Ktoś linka wysłał, to gram. Bober, ty. Bober one shota dostał. Papierosy rzucił, epety rzucił, tak? Heroinę rzucił, kasyno i ruletki. Nie rzuciłem heroiny, ale kurwa jebanego poe nie potrafi. Narkotykarz szczeciński. Ale czemu mam rzucać poe? Z jakiej racji mam rzucać poe? Dalej bierzesz? Nie biorę, nie mam nic wspólnego z heroiną, nie jestem heroinistą. Dziękuję Rysiu i dziękuję Paxo. Jakbym brał heroinę, to raczej bym nie był w stanie streamować. Nie wiem, jak się człowiek ma po czymś takim, ale... Chyba, że miałbym tolerancję jakąś tytanową. Wyglądasz na totalnego coś tam. 110 kredytów za wina. Co tu dostałem? Candy. Increase level Pokemon by one. A daj Candy. Dawaj to. A to muszę od razu wybrać, kogo levelujemy na maksa. Z Charmandera. Apply. Smoke screena się nauczyłem. Ratatatatata. Czy chcę zmienić Pokemona? Nie. Walimy go. Smoke screen. Gdzie jest opis tego skillka, bo nie rozumiem. Kliknijmy to. A, accuracy spadło mu. Accuracy mu spadło. Czyli, że nie będzie trafiał. Jest szansa, że zmisuje. O kurwa. Ty. Ostrożnie. No i zobacz. I niby... Czy mam jakąś potkę na Hilaveku? Ach, ale chwila. Pierw mogę chyba użyć tego. Apply. I teraz mogę wziąć to. Super. Rare Candy. Levelujemy go na maksa. Apply. 9 level. Pięknie. Stawiam duże piwo za link do Prima. Link do Prima. Jakiego Prima?
A, dobra. Okej. Dziękuję, Duszek TV. Czy przemieścisz kamerkę, bo zasłaniasz numerek chyba. Postaram się jakoś... Chwila, może tutaj nie będę zasłaniał? O pierdole, chwileczka. Przeżyć w pionie to. Tu. Czy chcę zmienić Pokemona? Nie, idealnie jest Charmander. Ember. Super efektyw, ładnie. Caterpie to był. 40 expa. Super Lure, Hyper Potion, Attack, Special Attack. Tylko problem jest taki, że mi się kończy to PP na Emberze. I chyba muszę mu to odnowić, bo inaczej nie będę mógł używać tego ataku. Ember, 15-25, to jeszcze sporo. To używam. Idealnie będzie na maksa. Czy odwrócę kamerkę do góry nogami? Nie. Oj, już wystarczy. Attack speed, super lura. Za super lura więcej expa będzie, ale się wypieprzę. Dawaj to, special attack. Czy to jest sponsorowane? Nie, nie. O! Owa, Eevee. There you are, I've been looking everywhere for you. Did you forget to say goodbye to your best friend? Co ty chcesz, kupia babo? Dwa Pokemony ma. Witek, czy to prawda, że na tym wycieku danych nagich z wiedz Daniela Magicala znaleziono również twoje zdjęcia? Ponoć były tam wiadomości do jakiego mamona o tym, jak wysyłałeś mu nagiego pindola i w tym komentarz, że wytarmoś mnie jak cię mamonie na komendzie. Co ty gadasz? Gucu, a woda! Gucu, wszyscy wiemy jak to się skończy, ze i tak wlaczysz jebane poe, ale zanim to nastąpi, wypierdol te Pokemony i zagraj w kosinus normalnego Gagribe Gagribe. Czemu? O, sowka. Hut tot. Hut hot, hut hut. Hut hut chyba. Hut hut. Ember. Sówki, sówki, wersow. 100 expa dostałem. Jakaś nagroda? Dopiero zacząłeś, a już jesteś tak silny. Oszukiwałeś, prawda? Żartuję. Przegrałam w uczciwej walce. Mam wrażenie, że będziesz... Że bardzo dobrze sobie poradzisz. A, profesor chciał, żebym dała ci itemki. Mam nadzieję, że te itemy pomogą. Wierzę w ciebie. Dostałem charma na expa, co to jest? Dostałem exp dla wszystkich? I level poxa zwiększamy, Charmanderka na 11. Pięknie. Bellsprout. Czy chcę zmienić Pokemona? Nie, ale chcę się uleczyć. Mogę? Nie mogę podczas walki. Chcę zobaczyć, co mi dają te talizmany, co dostałem. Jak sprawdzić to? Kurde. Najedź myszką w lewy górny, a zapomniałem, że tu się myszki używa. Increases gain of... A, 60% expa więcej dostaje. I ci, co nie uczestniczą w walce, dostają 20% expa. Mocne, mocne. Ember, palimy. Powinien na hita spłynąć. No i klasa. Pa. Plus 27 expa, ładnie. O! Samotna mięta. Zmienia naturę Pokemona na samotną, czyli to sprawia, że dostaje plus atak, ale minus def. I permanentnie odblokowuje Nature for the Starter. Jak to? Jak Nature for the Starter? Że startery Pokemonów typu Nature? Czy co? Daj to dla Bulbazaura. Chwila, pierw healimy tego Charmandera, bo on już ma dość. Git? Lonely Mint. Ja bym Charmanderowi to walnął. To ma 0,1% drop chance. Serio? Dobra, Charmander, apply. Wild Wulu. Czy chcę zmienić Pokemona? Nie. Fight. A
to jest boss! Pa! Ember. Niezły boss na dwa strzały. Jeszcze spróbujemy złapać bossa, o ile... Kurwa... Ta mocno mu przywaliłem. O, Miśka. Miśka lubi czekoladkę. Czy zmieniamy Pokemona? Nie. Jabłko lubi babkę. Jezus Maria. Dziękuję, Jacob. Chipsa. Czemu tak? Nie, na pewno jej nie daje takich rzeczy. Myślę, że to jest żart po prostu. Poczucie humoru i tyle. Czekoladkę. Na pewno nie daje. To jest szkodliwe przecież. No kurde, nie można. Zje piesek, wiadomo. Ale no nie można, no. Fight. Ember. Nie wiem, wszystko na hita spada za mon. Prawie. O, payback. Dobra, łapiemy Miśkę. Ball. 1, 2, 3. Złapana. Moveset. Payback, Leer, Tackle. Dziękuję, Akzernik. Dziękuję, Jacob. Dzięki, Ufnes. Dzięki, Sarpil. Bardzo mądra. I przeniosłem się do przodu o 12 godzin. Muszę wyłączyć i odinstalować tą grę, bo w poniedziałek do pracy. Pozdrawiam, Guci. Bawiłem się super. Się cieszę. Nie odinstalowuj. Kiedyś wrócisz jeszcze. Ale ciężko grać w Poe tak rozsądnie, że nie wiem, wrócisz sobie do domku, ale i tak 2 godzinki dziennie, wyłączysz, pójdziesz spać, wstaniesz, następnego dnia 2 godzinki. No nie da się, kurwa, tak w tą grę grać. W tą grę jak siądziesz, to siedzisz. Nie wyobrażam sobie odpalić Poe na Start League, 2 godzinki pograć i dziennie, no nie da się. Tą grę, tę grę, a nie obie formy są poprawne, tą i tę. Bo kiedyś była dywagacja na ten temat. I finalnie chyba doszło do tego, że obie formy są poprawne. Że tę i tą można użyć. Nie można? W mowie potocznej. A my jesteśmy na mowie jakiejś dyplomacyjnej, czy na streamie z mową potoczną? Mową potoczną. Więc tą grę, tą. Nie no, powinno się może tę mówić, nie wiem. 163 expa. O, ultra bole. Dawaj, nugget. Small amount of money. Nie opłaca się, super potion. Dobra, pierw healek Charmandera. I ultra bola bierzemy. O, to jest gówniak kompletny. Fight, spal go. Nie używamy tu języka formalnego. Och! O! Jajko się wykluwa, to z maszyny. Ale ładnie to wygląda, to rozszczepienie. Korsola. Korsola wypadła z jajka. Dobrze wygląda. Nature, Knife. Ability, Hustle. Dużo ataku, dużo max HP. Dobrze wygląda. Korsola, teraz jako starter mogę użyć. Potion, o, Rare Candy. Dawaj. A jak będą wyglądać te vlogi? A będą wyglądać tak. Jak? Siała baba Mac. Nie wiedziała jak. Dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Jak? O, co to jest? Should be forgotten and replaced with Dragon Breath? Tak.
Dragon Breath. O kurwa, smok. Smoke screena wywalmy, bo to jest jakiś syf. Albo ten growl, the user growls. Growla wywalam. Puf. I? Smoczy oddech. Zigzagun. Dawaj, testujemy to. Ile smoczy oddech zadaje? Power 60. No i zajebiście. Fajny atak. O, serduszko mi puścił. Jeszcze raz. Nie chcę ci przeszkadzać, ale czy wiesz, że ostatnio na Robloxa dodali nowy tryb z ruletką i tym podobne nazywa się Slots RNG? Właśnie wiem, będzie trzeba przetestować to. Będzie trzeba przetestować. 200 expa. Pokebole, potiony, więcej defa, nie wiem, ale na pewno healek, bo zaraz upadniemy. Więcej defa może. Oho, Breeder April. Jezu, ile ma poksów, a pewnie i tak wszystkie pokemony zmiotę jednym. Charmander do boju. Dragon Breath. Czyli ten atak bije zawsze 60? A ten... O, uniknął mi. Kurw. Charmander level up, Spirigato level up, Squirtle. Jeden Pokémon wypił. O, ale zajebisty Ufolut! Gimme Ghoul! Złapałbym go chętnie. Czekaj, to jest wodnisty, czy to jest... Nie, to jest duszek. Dragon Breath. A, mu jebno. Co to? Wygląda, jakby stał w przebraniu przed sklepem i nawoływał, żeby wejść do jakiejś restauracji czy gdzieś, do klubu. Atak go. Ember. Pokój. Czyli tamten bije 60 niezależnie od tego, czy ma ktoś survi, czy nie ma. A ten, jak jest super effective, to może one-shotnąć. Za 60 HP chyba. Weakness na fire miał. Sneasel. Sneasel. Ember? Ember. Super effective. 400 expa, ładnie. 15 lever Charmander ma. It wasn't supposed to be like this. Coś tam, coś, 400 kredytów. Dire hit, critical hit ratio? No chyba tak. Krycik, można wziąć kryta. Biorę kryta. Co to, bober? Bidów. Czy chce zmienić poksa? Nie chce. Ember, pal go. Oj, twardy. Uniknąłem ataku, nieźle. Powinienem je łapać niby, ale łapię pokemony, które mi się podobają wizualnie na razie. A póki co to mało, co mi się podoba wizualnie. Rare Candy i Charmander na 16. Charmander będzie kierował to całe party. O! Pato! Ewolucja. Ale jaja. Your Charmander evolved into Charmeleon. Ale zajebisty. GZ? Nice. Dzięki, dzięki. Zaraz jest ta. Let's go.
Super nuta. Witam. Jest Charmeleon. O kurde, ale gra zrobiona. Zmienił się model postaci nawet tu. O, tego łapiemy. Zespół R. Czy zmieniamy Pokemona? Nie, ale trzeba ostrożnie. Scratch, zadrapmy go tylko. Żeby go nie one-shotnąć. Scratch. Dobrze. I teraz ball i łapiemy. 1, 2, 3. Pięknie. Pewnie słaby jest, ale... Ale nostalgiczny Pokémon z dzieciństwa. Kurde, jak już gramy w te Pokémony, trzeba paczkę zamówić, otworzyłbym coś. Może coś drugiego wypadnie. Coś bym otworzył. Jaka to Gambit jesteś? Jaka to strona była, pamiętasz może? Bym zamówił od razu. Jakieś 5 pakiecików takich mocnych w miarę. Coś może by siadło. Loot quest strona. Chwileczka. Loot quest.pl. Nowa seria kart Pokémon. To Pokémon TCG Shrouded Fable Illustration Collection King Gambit. 9 dyszek. Zamów boostery 151 angielskie OP dropy. Akurat wczoraj dodatek wyszedł. Tak? Ale to jest to co był... Który? Shrouded Fable? To ten? Promocja. Ale inaczej, jak jest nowy pakiet, to pewnie karty zbyt duże warte nie będą. Najwięcej warte są z takich starych pakietów karty, obstawiam. A z takich nowych chyba nie będą za dużo warte. Pokémon 151 drogie, ale pojebane dropy. 151, a na tej stronie są te 151? 151. O, skurw. $730. Ale ładne opakowanie, ja pierniczę.
Ile tu jest pakietów? Bardzo prosimy o zamówienie maksymalnie 4 sztuk tego produktu. Kostki jakie są? A, bo to jest cały zestaw do gry, tak? Kostki masz do rzucania? Jakieś, nie wiem. I ile tu jest pakietów? Czy tyle ile na obrazku? Czyli 4, 8, 12, 16 pakietów? Tu jest pewnie zapisane. 4 sztuk. Opis. Zawartość. Jedna karta promo Mio X. Ale to są jakieś gwarantowane karty. 16 boosterów Pokémon TCG 151. A w każdym boosterze ile jest kart? Cztery miesiące temu ja to za 500 kupiłeś. A otworzyłeś to, czy po prostu takie value w tym, że to jest, powiedzmy. Trzymasz nieodpakowane. Otwierasz. A nie większe value, jak masz po prostu takie opakowanie nowiutkie, wszystko ten. Jebać? A jaka jest najdroższa chwila? Pokémon Price Card List. Nie wiem. Pokémon 151 Price Card List. Scarlet and Violet Price Guide. Jest. Market Price. Posortujmy. Co to za gówno? 117 dolarów max? A zestaw cały tutaj kosztuje. To nie to, no chyba. Czekaj. TCG 151. To jedna karta? No tak, no ale to i tak. No tylko jest jedno 151. Nie ma innego 151. Jest tu karta na przykład Mew? No jest. Po 16 dolków. To nie to. To nie SV, tylko TCG. A TCG to co to jest za rozwinięcie skrótu? TCG. No to musi być, to nie ma... Trading Card Game. Chwila, tu jest pricecharting.com jakaś strona. Z jakiego to jest? O, ceny do góry coś poszły, zobacz. Jakiś boom jest. Przeciętna cena to 5 dolków była i skoczyła do 8. W lipcu. Kurwa, trzeba kupić, rośnie. No. To jest A-grade 9, ungrade, bo są różne grade chyba, czyli stan tych kart? Jakoś tak. Wejdź na Card Market. Cardmarket.com. Pokémon Card 151. No nie ma innej serii niż 151. Jest tylko jedno. I tutaj. Posortujmy. Sort by most expensive first. Search. No najdroższy jest Charizard za 82 euro. To by się zgadzało z tym, co było na tej stronie poprzedniej. Zmień na grid view. Nie ma znaczenia. No nie wiem, no. Jest to seria 151, innej serii 151 nie ma. Ja myślałem, że... To z których paczek są na przykład popieprzone karty? Coś typu, że może być karta za, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Pokémon TCG Base Set. A pewnie już tego oficjalnie kupić nie można, obstawiam, tylko jest jakoś z rynku kupujesz. Im starsze, tym droższe po prostu. Kurde, ale ładny ten dodateczek.
Znaczy ładne to opakowanko jest generalnie. Pewnie jakbym to przytrzymał z 40 lat, a Pokemony by się trzymały, to za 40 lat ile będę miał? 50, 60, o ja pier... 70 lat około. 69. To może coś by było warte. Dodatek Evolving Skies i Umbreon za 900 leciny. Evolving Skies i Umbreon za 900 euro. Evolving... Jest, Evolving Skies, pa! Evolving Skies... Jeden booster 9 dych? 10 kart 9 dych. No i tu już konkretniejsze jakieś karty można dostać. Myślisz, że dożyje 30? Możliwe całkiem. To zobacz Magic. Jak to? Magic. Magic and Gathering, czy co? Evolving Skies. Black Lotus, zobacz. Ale chwila. Karcianki, Pokémon TCG. Zróbmy tak i zróbmy posortuj od najdroższej. Zobaczmy, co tu się wyprawia. O skurw. Pokémon TCG Twilight Masquerade. 6 booster boxów, ale to po prostu jest tego dużo. Twilight Masquerade. Dobra. Zanim do czego cokolwiek zaczniemy patrzeć, to już sprawdzamy tak. Twilight Masquerade. Search. O kurde. A nie, to są moje box case'y. A mi chodzi o karty. Booster box case za 615 euro. 615 euro. 2600 zł. 6 booster box case'ów. Od kogo kupić za 615 euro? 104 dostępy te są niby. Ale tną w chuja. W takim razie. Chyba, że to jest... Chyba, że nie ma czegoś takiego do kupna. Offer. Niby sprzedaje jakiś Camry. Z Hiszpanii. Za 615 eurosków. Camry z Camry. Przecież nie mają dużej marży, jak podatek doliczysz? No nie wiem. Jakbyś wziął od Camry'ego, płacisz 2600. Jakbyś wziął od nich, płacisz 3500. Tylko pytanie, czy te osoby cię nie oskamują. To nie, możliwe, że to nie jest najdroższe. Chodzi o to, że tu jest 6 booster boxów. Tego jest dużo. Po prostu, może TCG Classic. Produkt limitowany. Najbardziej ekskluzywny zestaw kart Pokémon dla graczy i kolekcjonerów. Witaczku, nie chcę ci psuć zabawy, ale obecnie średnio opłaca się kupować paczki, bo spoceńcy zajmujący się tym oddaje je na prześwietlenia rentgenem specjalnym i prześwietlają, jakie karty tam się znajdują i sprzedają tylko te, co wiadomo, że nic nie ma tam. A było chyba kiedyś coś takiego, że jakaś, że karty, które coś tam jest, to coś też więcej, troszkę waży więcej, czy coś takiego? Było coś takiego, ktoś kiedyś mi wspominał o tym, że karta, gdzie coś jest, troszkę więcej ważą. Czyli na dobrą sprawę to, co dają do sprzedania, to gówienko. Ta, ale to chuja prawda, ale już tego nie ma. W starych tak było. Okej. Okay. Tych nowych dodatków już się nie da ważyć. To może ten nowy se kupimy. Nowy przytrzymam 40 lat i może coś tego będzie za 40 lat. Bo wyszedł, jak wchodzisz na stronę Loot Quest, to wyszedł nowy dodatek Shroud Fable. I od najwyższej ceny po tym dodatku... Oj, wróć. Co tu jest? Kurde. Preorder. 10 boosterów to jest? Tylko?
14 razy 9. Jakaś kolekcja. Graj w Magic the Gathering. Nigdy nie grałem w to. W grudniu będzie ciekawy dodatek, który wyjebie w kosmos sceną. Zobanatos z tej serii Evolving Skies. Po 700 dolarków karty. Jakieś. Chociaż nie wiem, czy to są mint. Nie wiem, co to. Czy te PSA to grady? Elite Trainer Box. Portfolio. Kolekcjonerski album. A kurwa, ale fajne. Możesz sobie do albumu wkładać. Karty. Zarumbista. A jak on wygląda? Czyli portfolio 14 na 9. 14 stron, każda po 9 kart? Poka. Jak się to nazywało? Zapomniałem. Shrouded Fable. To jest malutkie gówno jakieś? Ładnie wyglądają te. A to są jakieś świry pokemonowe. Zobaczcie na ich pokój. Wszyscy. A co to są za zestawy, co ma w tle chłop? Bo wygląda na jakieś stare. Zajebiście wyglądają te zestawy. Widać, że jebnięty. Co to są za zestawy? Sprzed 20 lat. Base sety. First gen. To są zestawy warte miliony złotych. Ale first gen kupisz tylko z second rynku, nie? Second marketu już. Nie da rady kupić tego oryginalnie. I nawet jak kupisz coś z second marketu, no to jest sprawa ta z tym ważeniem i z tym prześwietlaniem, że na dobrą sprawę to gówno tam będzie najprawdopodobniej. Chyba, żeby wziąć od kogoś uczciwego, co by nie ważył i nie prześwietlał. No. 151 są fajne, bo tam tylko pierwsza generacja jest. A 151 to było to miał, to tak? Kurwa, zamówiłbym, byśmy otworzyli, co? To może pootwieramy te boosterki, co? Oj, kurwa, pomyśl, jakby taki szczuras za 700 dolarków siadł. Czujesz już tą dopaminkę przed otwieraniem paczuszki? Tylko... Ale mnie ta lepiej o kurwa fifka. Tylko wziąłbym, kurczę, jakiś atlasik do tego zamówił, klaser, bo ja zamawialiście, z rok temu był opening, to te karty pierdolnąłem do szuflady i się walają. Chwila, może proszę, że jeszcze zostały. Mam. Kart aniołów? Nie kart aniołów. Zobacz to, gościu. Co, żem otworzył. Nie wiem, ile to warte, ale pewnie w chuj. Chwila. No, trzeba przycisk nacisnąć z tyłu, żeby to sfokusowało. Owa. A, bo jest lustrzane odbicie. 3 złote? Nie no. Donduro. Kurwa. Muszę wyłączyć to rozmycie. O, teraz będzie czytelnia chyba. Dondozo. Jest holograficzny, zobacz jak się świeci. Chciałbyś taki. 27 pesos? Nie. Zobaczę, czy mam jeszcze jakąś holograficzną. 1,5 euro. O, tu jest świecący trawiasty.
Dobra. Fajnie wyglądają te Pokémony. Flower Blastik. Dobra, trzeba będzie zamówić coś. Tak czuję. Tylko klaser jakiś, taki, żebym mógł chować gdzieś te karty, żeby nie leżały tak na odpierdol. Sięgniotu jakiś. Klaser. A ile te dwie karty były warte, co pokazałem? Bo ładne były akurat. Dondozo $1.60. Razem za dwie karty 8 zł. Dobra, pierdolenie, 8 zł. Wartość będzie rosła. Myślę, że już można oszacować na 800. Biorąc pod uwagę przyszłość. Tu masz klaser duży dojebany. Najlepsze są albumy z firmy Ultra Pro. Co do dodatków 151 zajebiste podtrzymanie, bo już nie będzie do druku angielskiej wersji. Binder Collection. Kolekcjonerski zestaw Pokémon TCG z albumem ze specjalnego dodatku 151. Co jest w środku? Są cztery boostery i jest binder. Binder to zakładam, że klaser, w sensie karty se trzymasz tu, nie? Okej, okay. Ale mogę tu sobie... Obstawiam, że wymiar kart, nieważne w dodatku, czy mam te, czy to są te ze 151, jest taki sam. I mogę sobie trzymać wszystko tu. No ta, no to bym w sumie zamówił. I nie potrzebuję tych kart dodatkowo w koszulki wsadzić, tylko mogą być od razu tu już po prostu, w takim klaserku. Nie, ale powinieneś. Jakby mi... A jak ten... Czy to nie wygląda... Czy to nie jest jakieś tandetne, albo chociaż czy to jest usztywnione, czy coś? Chwila. Binder TCG 151. Binder Collection. Nie chcę Otwarcie boksa, Mikey San. Chcę ten klaser zobaczyć po prostu, jak wygląda. Jest w chuj tandetne, no właśnie. Chcę zobaczyć, jak ten klaser. O! Jezus, masz za blisko kamerę. Fajny. To jest chyba tak, jest takie już usztywniony troszkę. 151. Bo to jest właśnie ten czarny z tymi fajnymi kartami, które się nie wyginają. I naprawdę jest on porządny. Porządny mówi, że jest. Do boksa to album jest genialny. Mieści on 360 kart. No, jest super. Ja tutaj właśnie będę starał się pozbierać cały set 151 i trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. A on chce wszystkie pojedyncze karty ze 151. Co oprócz tego? 4 boostery. No oczywiście, że mi się wysypały. Tutaj. No nic no. O kurwa. Nie zapisałem. O, Gites. Działa. Kup to podu za 700 ze 151, warto w chuj. Jedna z najlepszych inwestycji long term z angielskich. No będzie trzeba coś zamówić i otworzyć w sumie. Kupiłbym klaser, kupiłbym to z klaserem i kupiłbym ten z Miałtu chyba. A po co to gówno kupować? A dla zabawy. I dziękuję, Steelbik. Mewtwo nie miał tu? Czy chce zmienić Pokemona? Nie chce. Charmeleon.
Dragon Breath'em. Dragon Breath Power 60 bije i to nawet jak mop jest podatny, mam wrażenie, że on bije 60, albo niepodatny, po prostu stałe 60. A to bije w zależności... A miałem go złapać, czyli zadrapać tu chciałem. I teraz go złapać. Ball, Pokeball. 1, 2, 3. Złapany. Pięknie. Pokemony zlevelapowały. Should a move be forgotten and replaced with rapid spin. A, to dlatego. Tail Whip'a. Squirtle forgot how to use Tail Whip. And? Nauczy się rapid spina. Dobrze. Nagroda Carbos, co to? Increases the holder base speed by 10%. Chyba spoko to jest. Chyba nawet najlepsze, co mogę użyć. Znaczy wziąć. To weźmy to Carbos. I dziękuję Fishix. Dzięki Norbert. Dziękuję Discatch. Kamera do góry troszkę. Faktycznie już zmieniamy. Tutaj powinna być. Żeby nic nie zasłaniała. Dziku, leczonk. Bym go złapał. Trzeba mocno emberem i potem łapiemy. Bern, jeszcze się pali. Jakiś status Berna dostał. Ball, pokeball. 1, 2, 3. Złapany. Nieźle. Typ Pokemona normalny. Moje party jest full. Czy zrobić miejsce dla Wild Leczonka? Nie, nie chcę jako starter zostanie. Weź tą kamerę, ale tu jest dużo się dzieje, nie wiem gdzie to dać. Nie wiem, tu? Tu chyba nie będzie zasłaniała. Dziękuję, Szydło. Pik, pik, pik. Memory Mushroom, co to? Recall one Pokemon's forgotten move. Chyba gówno. PP up. I permanently increases PP for one Pokemon move by one. Nie, słabe. Chociaż wszystko jest stąd słabe. To może to Pepe na Charmeleona? O kurwa. Nie na to. A, widzisz. Złego ataku wziąłem. Miało być tego Embera albo tego Dragon Breath'a. No mocno bije Miałtu. Miałtu? Miałtu chyba się mówi. Miał. Levelują się Pokemony te, które są w inwentory. Pamiętam grałem w Pocket i Blizzard. O kurwa, co to legenda. Adds a 30% chance that a used bear will not be consumed. OP. Bierzemy to. I mogę kilka leveli dodać. One out of three. Czy mówisz miał tu? A czemu nie? Jeszcze zmieniamy Poxa? Nie. Cały czas Charmeleonem. Pali się. Masz max level. A, bo level cap jest 16. Faktycznie. To muszę Pokemona zmienić, żeby innym zacząć... Ale mogę inne podlevelować grając tym w sumie. Bo inne mogą mieć troszkę za niski level, żeby sobie tu poradzić. Memory Mushroom, to nie, Lure. Apricot Berry. Nie, to gówno jakieś. Ta, levelujemy Charmeleonem, jest na maksa. Berry jest fajny, weź berry? Nie, o! Pojczena. Pujchena, pujczena. Fight. Ember. Na dwa ciosy.
Niezły bosik. Coś za prosta ta gra. XP Charm. Comeback Charmeleon? Co to? Zigzagun i Zigzagun. Level 14 i level 13. Level cap się zwiększył. Go Charmeleon? Co ty tu kurwa robisz? Jakiś Spirigato level 9. Trzeba go zmienić. Na... Ale mam słabe Pokemony. Ojej. Nie wiem, Squirtle? Kto jest dobry na te Pokemony? Nidorana? Dobra, to niech Nidoran będzie. Charmeleon Ember. Mogę wybrać na którego jeszcze? Na tego. A Nidoran niech zatruje. I jeszcze kryt siadł. Nidoran zaraz klęknie, bo on jest na dwa hitki. Jeszcze nic nie zadał ten Nidoran. Poison Sting. Nic ten Nidoran nie robi, się patrzy, siedzi. O, co to kurwa się stanęło? Zagrasz coś dzisiaj? Tak, gram. Słyszałem, że ktoś ci ukradł Stasza z hideouta, sprawdź pilne, raczej nikt nie mógł. Nerdziki na czacie chcą Poe. Nie wiem, czy chcą. Uf. Dobra, można pokonać i zmieniamy gierę. Kurwa, tydzień czekania przez Tosro, a ty odpalasz przeglądarkową podróbę Pokemonów. Dlaczego masz tak wysrane na widzów? Może jakiś Robloxik, żeby dopełnić dzieła spierdolenia? A co to było? A, teraz cały czas walki 2 na 2 będą. Czy chcesz zmienić Nidorana? Nie. Chcę M nacisnąć i zasejwować.